Ja chciałbym dzisiaj, przyjaciele, powiedzieć wam o takiej rzeczy bardzo praktycznej, mam wrażenie. Ponieważ wiele osób stawia sobie pytania, w jaki sposób, co my mamy mówić, co my mamy robić, kiedy my głosimy Ewangelię, czy też w jaki sposób my mamy w ogóle prowadzić nasze życie relacyjne z ludźmi, aby Królestwo było szerzone. Bo mówić można do ludzi różne rzeczy. Gdzie, że słowa są w ogóle nośnikiem mocy, tylko że są różnej mocy. Można nieść rzeczy puste, a można nieść rzeczy pełne. Więc dla mnie to, co mówię, ma bardzo duże znaczenie. Bardzo duże. I to nie tylko to, co mówię tutaj na nabożeństwach, tylko ja w ogóle to, co mówię, to ma dla mnie znaczenie. Powiem taką rzecz, że od początku, kiedy narodziłem się z Bożego Ducha, to największe porażki w moim życiu były związane z moim językiem. Ja nie odniosłem nigdy większej porażki niż przez mój język. Ja mam bardzo mocne przekonanie co do tego, że ludzie muszą umieć mówić. Bo to, co mówimy, to kreuje naszą rzeczywistość. Wszystko jest stworzone słowem. Słowa tworzą, wiecie? Albo burzą. Bo coś zawsze słowo robi. Nie ma czegoś takiego, że słowo nic nie zrobi. I teraz w kontekście służenia w Bożym Królestwie my musimy zadać sobie pytanie, jak my mamy mówić, czy też co my mamy mówić. I chcę wam powiedzieć, że można sobie wyrobić pewną kulturę mówienia. To jest kultura mówienia, kultura słowa Królestwa, która będzie w tobie zawsze. Nie będziesz musiał się na nią spinać, nie będziesz musiał się jakoś tutaj bardzo organizować wewnętrznie, żeby mówić prawidłowo. Ja dzisiaj będę mówił o jednej części, pewnej jednej części mówienia. Uważam, że zasadniczej i wypełniającej każdą lukę. Ewangelia Mateusza 11:6. Są bardzo praktyczne rzeczy, o których będę dzisiaj mówił, więc one są po prostu do zastosowania, od razu. Tutaj nie trzeba się nad nimi bardzo pochylać, tylko one, je trzeba po prostu zrobić. Ewangelia Mateusza 11:6. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jezus powiedział. Rozumiecie? To jest w ogóle ciekawe. Błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto się mną nie zgorszy. Jest taka zasada. Kto jest szczęśliwy? Jakbym miał w jednym słowie powiedzieć, kto będzie zawsze szczęśliwy? No zawsze będzie szczęśliwy ten, kto się nie zgorszy Jezusa. To jest zawsze szczęśliwy człowiek. To taka recepta na szczęście. Co to jest zgorszenie? Zgorszenie to jest odejście od jakiejś prawdy w wyniku wzięcia przykładu z kogoś, kto prawdę tę wypaczył i rozpropagował to wypaczenie przez publiczny przekaz. Co to jest w praktyce zgorszenie? Tutaj greckie słowo użyte na to jest skandalizo, czyli dokonać jakiegoś skandalicznego czynu. Zgorszyć to wywołać skandal. Czym jest skandal? No skandal to jest odejście od jakiejś prawdy ogólnie przyjętej, działającej, funkcjonującej, w wyniku, dlaczego od tej prawdy się odchodzi? W wyniku wzięcia przykładu z kogoś, z czyjegoś zachowania, z czyjegoś postępowania. Przykładu, który jest przykładem publicznym. Na przykład, kiedy do zgorszeń może dojść, a kiedy do nich nie dojdzie. Każdy grzech jest grzechem, przyjaciele, ale nie każdy grzech jest gorszący. Co to są grzechy gorszące? Grzechy gorszące to są grzechy,
które są publiczne. To jest grzech gorszący. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Ja ci powiem tak. Jeżeli sobie chrześcijanin X siedzi w pornografii, tak? To to nie jest gorszące. To nikogo nie zgorszy. To jego zniszczy. Rozumiesz? To będzie jego niszczyć. Tak? Ale to, dopóki nie jest upublicznione, tak? W taki sposób, że na przykład gość chodzi sobie i mówi, siedzenie w pornografii nie jest niczym złym, to jest żaden problem. Wiecie, ja ostatnio dostałem informację od jednego człowieka. Jakież, żeż on mi tam nawypisywał rzeczy, no to to jest po prostu szok. On mnie tam informował w tym, jak on robił różne złe rzeczy z Bogiem. Macie pojęcie? Jak palił jointy z Jezusem. Joint dla tych, którzy nigdy nie dotknęli narkomanii. Jest to marihuana w postaci papierosa. I on mi opowiadał takie rzeczy, w pewnym sensie on mnie informował o tych rzeczach, nie? I wiele, ja nie chcę poruszać w ogóle tych tematów. Kiedy spotkam się z tym człowiekiem, zaproponuję mu uwolnienie. Ponieważ ma, on jakby był w stanie to upublicznić. Oczywiście to się na mnie zatrzyma, bo tego nikt nie zobaczy więcej, tego zjawiska. Więc to się nigdzie nie rozejdzie. Prawda? Natomiast grzech, który jest skandalizujący, grzech gorszący, to grzech upubliczniony. A więc teraz, co to znaczy, że ktoś się kimś gorszy? To znaczy, że ktoś robi złe rzeczy, rzeczy nieodpowiednie, odchodzi od pewnych prawd i robi to w sposób publiczny. A jeżeli jest jeszcze przy tym wszystkim jakimś autorytetem, no to mamy do czynienia ze zgorszeniem jeszcze wyższego rzędu. Krótko powiedziawszy, im wyżej w hierarchii duchowej ktoś stoi, tak, tym większe zgorszenie będzie jego udziałem, jeżeli on odejdzie od elementarnych podstaw prawdy. I w tym wersecie Jezus uwierzytelnia się jako absolutny wzór do naśladowania. I szczęście człowieka, i określa szczęście człowieka, który za tym wzorem podąża. Więc zobaczcie, co Jezus mówi. Błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Czyli błogosławiony jest ten, tak, kto moje życie, moje poglądy, moje przekonania, tak, uzna za prawdę ostateczną. Ten jest błogosławiony. Bo co to jest zgorszyć się Jezusem? Zgorszyć się Jezusem to oznacza, że jakąś Jego prawdę, jakąś Jego postawę, jakąś Jego przywarę, cokolwiek, co z Nim jest związane, prawda, uznajemy za błędną. Wiecie, jak łatwo jest uznać, oczywiście tego się nie powie oficjalnie, że ja się gorszę Jezusem. Powiedz, zapytaj któregoś chrześcijanina, czy się gorszy Jezusem. No co ty, Jezusem się nie gorszę. No ale dam przykład. No Jezus na przykład masowo uzdrawiał chorych. Taki zwyczaj miał. Zauważyliście to? W ogóle wychodził, uzdrawiał chorych. Tak jak się wychodzi na przykład, idzie się na lody. Tak? Jezus uzdrawiał. No i teraz chodź. Ktoś mówi tak, ja się nie gorszę Jezusem, ale przecież Bóg nie wszystkich uzdrawia. Ty. Rozumiesz, co ten człowiek mówi? Przecież ja się nie gorszę Jezusem, ale przecież Bóg nie wszystkich uzdrawia. Albo, mówi tak, albo Bóg ma plan wobec jakiejś choroby. A wiesz, podchodzi w życiu Jezusa, Jezus ma taki epizod, podchodzi do niego trędowaty i mówi, jeżeli chcesz, możesz mnie uzdrowić, tak? A Jezus mówi, chcę. To jest w ogóle globalna odpowiedź Boga dla chorych ludzi. Jak ktoś jest chory, to odpowiedź Boga jest taka, ja chcę, żebyś był zdrowy. Albo na przykład Jezus wypędzał demony, tak? Jezus wypędzał demony. Ale przecież ludzie mówią, nie, nie, to tak nie można, to nie możemy tak demonów wypędzać. No jeszcze w kościele? Demony wypędzacie?
Kubełki kupiliście z kościelnych pieniędzy, żeby żygali w te kubełki? Co wy robicie? Ale Jezus wypędzał demony w synagodze. Na głównych zgromadzeniach. Oni go mieli po kokardkę, ponieważ Jezus wjeżdżał na ich spotkania i wypędzał im tam demony. A wiecie, jak demony wychodzą? Ryk, pisk, awantura, dym, żyganie. Rozumiesz, o co chodzi? Jedna wielka, człowieku, rozumiesz? Jedno wielkie zamieszanie. Oż jak trudno w tym wszystkim o atmosferę. Przecież tu tak ładnie. Prawda? Tu tak sympatycznie przyszedł do kościoła, żeby się dobrze czuć, a tu przyjmie gość Żyda. Prawda? A potem się obtarł i chce mnie przytulić. Okej? Okay? No to w ogóle jakoś takie, to wszystko jest takie dziwne. I widzisz, to o czym teraz mówię, te postawy to jest zgorszenie się Jezusem. Ponieważ zgorszyć się Jezusem, to zgorszyć się każdą Jego postawą, każdym Jego działaniem, rozumiesz? Jeżeli nie przyjmujemy czegokolwiek z życia Jezusa, tak? To znaczy, że gorszymy się całym Jezusem. To tak, jakby ktoś do mnie przyszedł i mówi do mnie, powiedział tak: Artur, ja Ciebie w ogóle szanuję, za wyjątkiem takich i takich Twoich cech. Ja nie wiem, czy ja bym się chciał kolegować z takim człowiekiem. Rozumiesz? Ja nawet w świecie chyba bym się nie chciał z nim kolegować, nie miałbym do niego zaufania. Bo ja wiem, wypiję 3 browary i mu się przypomnę coś. Że ze mną nie jest w porządku, tak? Ja pójdę z nim na imprezę, w celu, żeby się fajnie zabawić, dostanę kuflem w łeb. Rozumiesz? To niepewny gość, na pułapie nawet takich czysto ludzkich. Albo bierzemy w całości Jezusa, tak? Albo wywalmy Jezusa z naszego życia. Na cholerę po prostu jakaś głupawka. Jezus mówi tak: błogosławiony, czyli szczęśliwy w pełni, zupełnie zaspokojony, kompletny, tak? Ten, kto się mną. I to słowo mną odnosi się do osoby. Wiesz, co to jest osoba? Osoba to jest pewien zlepek różnych rzeczy. Osoba to nie jest tylko wygląd zewnętrzny albo jakaś część, okej? Okay? To jak wychodzisz za mąż albo bierzesz sobie żonę. Ludzie na przykład wychodzą za mąż, dziewczyny, a chłopaki biorą sobie żonę i myślą, że na samym początku jest takie założenie, że no ona nie jest taka tutaj do końca, ale ja ją zmienię. No, mnóstwo ludzi zaczyna, wychodzą za siebie za mąż z myślą na początku, że oni będą się zmieniać. Ja mówię, kurczę, jaka zajawka. A prawda jest taka, że jak wychodzisz za kogoś za mąż albo się z kimś żenisz, to musisz wziąć tą osobę z całym dobrodziejstwem inwentarza. Rozumiesz? Z całym tym bałaganem, który jest w życiu tej osoby. Bo ty się żenisz, czy wychodzisz za mąż za osobę, całą osobę. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Za całą osobę. I twoim zasmarkanym obowiązkiem miłości jest kochać całą osobę. Ty się nie możesz gorszyć jakimś elementem tej osoby i na początku zamyśleć, to się z czasem zmieni. Okazuje się, że się nie zmienia. Tak? A potem jest rozwód i jest zdziwienie. Tak? I podział na majątku. Błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. A zatem Jezus jest kompletny. Jezus, Jego życie, osobowość, działania, koncepcje, uczucia. To jest wszystko Jezus. Rozumiecie? Poglądy, zdanie. To jest ten Jezus. Błogosławiony, kto się nie zgorszy moim zdaniem. Błogosławiony, kto się nie zgorszy moimi emocjami. Błogosławiony, kto się nie zgorszy moimi różnego rodzaju przekonaniami, mówi Bóg. To jest ten błogosławiony. Każdy inny nie jest błogosławiony. A wiesz, jakie jest przeciwieństwo bycia błogosławionym? Bycie przeklętym. A słowo przeklęty oznacza, że jest ktoś wstrzymany, zatrzymany, nie rozwija się. A więc albo ktoś jest błogosławiony, albo ktoś jest przeklęty. Nie istnieje tak zwany system środka. Rozumiesz? Tak jak nie istnieje coś między mężczyzną a kobietą. Nie ma takiego czegoś. Ty coś nie jest. A więc albo jesteś błogosławiony, albo jesteś przeklęty. No taka jest prawda, ludzie. I nie można sobie gdzieś tego upijać. A jeden powiedział, błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Co się równa? Przeklęty, kto się mną gorszy. Tak? Zresztą Paweł to potem jedzie na ostro, wiesz. Kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty. A nawet nie jest napisane, niech będzie, tak? Tylko jest przeklęty.
Kto nie miłuje Pana, jest przeklęty i poszedł. Tak? Paweł, apostoł. Jezus jest jedynym zapisem ostatecznej życiowej prawdy. Jak? Rozumiecie, o co chodzi? Jeżeli szukamy prawdy, to szukamy Jezusa. W jakiejkolwiek dziedzinie życia szukasz prawdy, chcę ci powiedzieć, że prawdą w tej dziedzinie jest Jezus. Czyli co to znaczy Jezus? Jakieś jego przekonanie, jakaś jego koncepcja, jakaś jego emocja, jakieś jego zdanie, jakieś jego działanie. O. Rozumiesz? Jak nie wiesz, co jest prawdą w jakiejś dziedzinie, to musisz się dowiedzieć, co w związku z takim tematem, z danym tematem, tak? Myślał Jezus, mówił Jezus, robił Jezus, jakie poglądy miał w tej dziedzinie. Co nie oznacza, że Jezus miał na przykład poglądy w dziedzinie, jak się obsługuje komputer. To nie o to chodzi. Tak? Ale na przykład, podchodząc do komputera, nie wiedząc, jak go obsługujesz, otrzymujesz jakąś prawdę Chrystusową, tak? Wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Tak powiedział Jezus. To w ogóle miał takie zdanie. To on tak myślał. A więc tak, jest możliwa obsługa tego komputera przez ciebie, tak? Jeżeli wierzysz w to, że ja jestem najlepszym informatykiem na świecie i mieszkam w tobie teraz. Składa się wam to? Tak to wygląda. Tak się stosuje Jezusa do obsługi komputera. Rozumiesz? Tak się stosuje Jezusa do obsługi komputera. To jest błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Czyli zaraz człowieku będziesz szczęśliwy, jak tylko zaczaisz, że ja, potężny, wielki informatyk, jestem w tobie. I zaczniesz wierzyć w to, że teraz zaczniesz rozumieć, tak? Te rzeczy, które tutaj będą się działy. To znaczy nie zgorszyć się Jezusem, informatykiem. Bo On powiedział, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Czyli jest możliwa obsługa też tego programu, którego nie rozumiesz teraz. Rozumiecie? To jest bardzo ważna rzecz, o której wam mówię teraz. A więc nie zgorszyć się Jezusem, to nie zgorszyć się wszystkim, co Jezus myślał, mówił, robił. Rozumiesz? To jest to. I ten jest szczęśliwy. Hebrajczyków 2.12 przeczytamy. Hebrajczyków 2.12. Patrzcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. I do tego czytamy 1 Koryntian 15.11. 1 Koryntian 15.11. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A przeczytamy 12. A jeśli o Chrystusie znowu opowiada, teraz spójrzcie, co się dzieje. Co to znaczy to połączenie tych wersetów? Jest napisane tak. Uważajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca. Uważajcie na to. Ale jak macie uważać na to, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca? Żeby nie było w kimś z was złego, niewierzącego serca, musicie systematycznie, tak? Trwać w pewnej formie opowieści o Jezusie. Wiecie, co w nas się musi wydarzać w ogóle, ludzie? I co w związku z tym potem ma wychodzić na zewnątrz? Opowiadanie o Jezusie. Jeżeli ty w ogóle chcesz, żeby w tobie nie powstawało gramy wiary, tak? To systematycznie musisz sam sobie opowiadać o Jezusie, a tym samym, tak, zacznie to wychodzić z ciebie na zewnątrz i zaczniesz opowiadać o Jezusie. I coś ci powiem, nasze życie musi być nacechowane opowiadaniem o Jezusie. Jeżeli my nie wiemy, jak mamy szerzyć Królestwo, to mamy opowiadać o Jezusie. Opowiadać o Jezusie. Co to znaczy opowiadać o Jezusie? Opowiadanie to jest krótki utwór epicki. Tak twierdzi. Czyli zawierający w sobie, co ciekawe, co zawiera, taki krótki utwór epicki. Osobę narratora, zgadnij, kto jest narratorem w tym? Ty! Amen. Opowiadanie o Jezusie polega na tym, że ty jesteś narratorem. Ty nie musisz w ogóle nic robić, ty masz opowiadać.
Nie bój się, że to nie działa, bo to działa od paru tysięcy lat. Jak nic nie będzie działać, to to będzie działać. To ci teraz mówię, posłuchaj. Jak nic nie zadziała w twoim życiu, to to coś zawsze zadziała. A więc jest tam narrator, czyli ty. Przekręciła mi się kartka. Po drugie, w takim utworze epickim jest, przyjaciele, przedstawienie zdarzenia. Przedstawienie zdarzenia. A więc jest narrator, czyli ty. I teraz co ty robisz? Przedstawiasz różne zdarzenia. Zawiera też fabułę, a więc masz prawo, żeby zrobić do tego reżyserkę. I to jest bardzo normalna rzecz. I tak działali ludzie tamtych wieków. Krótko powiedziawszy, jesteś powołany na narratora, który opowiada różne zdarzenia związane z Jezusem i dorabiasz do tego swoją fabułę, którą masz w swoim duchu. I to będzie zawsze działać. Rozumiecie? To będzie zawsze działać. To nie oznacza, opowiadanie o Jezusie w ogóle nie oznacza, że my opowiadamy ludziom jakieś zjawisko, które akurat przeczytaliśmy w Biblii. Absolutnie. Tylko bierzemy jakąś wypowiedź Jezusa, jakąś prawdę, jakieś przeżycie, jakąś emocję, cokolwiek, co było związane z Jezusem, co było Jezusowe. I następnie my to coś w różnego rodzaju przekazach podajemy ludziom. Opowiadamy im o tych rzeczach. I my w ten sposób uwalniamy moc do życia tych ludzi. To tak działa. Na przykład opowiadamy ludziom o uzdrowieniach. Na przykład opowiadamy ludziom o tym, że istnieje niebo. Opowiadamy im o tym. Opowiadamy. My mówimy ludziom na przykład o tym, że istnieje piekło. Opowiadamy różne rzeczy. Opowiadamy różne opowieści. Powiedz mi, czy kiedykolwiek, albo inaczej, zróbmy tutaj taki, kto z was już w swoim życiu stosował tą metodę, o której mówię teraz, w ten sposób, że opowiadaliście różne rzeczy ludziom, posłuchajcie teraz mnie uważnie, które nigdy nie miały miejsca w historii, tylko które wymyśliliście, aby przekazać jakąś prawdę. Amen. Podnieście ręce do góry. Nie bójcie się tego, bo to nie jest kłamstwo, co zrobiliście. To jest prawda. I to Żydzi robili od tysięcy lat. Od tysięcy lat. I teraz coś ci powiem. Te wszystkie opowieści, które opowiadał Jezus, tak? To nie mamy żadnego dowodu, że się wydarzyły kiedykolwiek. Dlatego nie nazywają się opowieści, tylko przypowieści. Rozumiecie? Powiem wam więcej, jak to wygląda z strony praktycznej. Jezus im chodził i bajki opowiadał. Rozumiecie, o czym ja mówię? Nie, w ogóle nie wiemy, czy jakikolwiek człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha. My nie wiemy takich rzeczy. Czy był tam jakiś król, który zasadził winnicę i pojechał, okej? A potem jego syn tam przyjechał. Rozumiecie, co to w ogóle są za rzeczy? W naszej kulturze, tak? To się nazywa kłamstwo. Ale w kulturze żydowskiej to się nie nazywa kłamstwo. Bo Żydzi nigdy nie nawiązywali relacji, tak? Na pułapie traktatu. Tylko na pułapie opowieści. Kiedy przychodził jakiś Żyd do rabina i mówił do niego: Rebbe, ty mi wyjaśnij, jak to wygląda na przykład w sprawie małżeństwa, tak? Jak ja mam na przykład dla tej żony mojej miły być? Na przykład, on tak przychodzi taką poradę. I ten Rebbe do niego mówi: ja ci powiem, bo tu kiedyś u nas w wiosce żył taki Moshe, a w ogóle nie było Moshego żadnego. I Rebeka jego żona. I ona miała taką fajną fryzurę. I wiesz, i on jej codziennie mówił, że ta twoja fryzura, ona jest piękna jak kwiat.
Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle nie było tego zdarzenia. Ale rabin, każdy rabin, żeby móc nauczać, to nauczał właśnie w przypowieściach. W tym to były krótkie utwory epickie, przekazujące pewne prawdy. Pewne prawdy. Jak się niesie Chrystusa? Przynosząc prawdy Chrystusowe. Ty zawsze jesteś narratorem, tym, który stoi z boku i tym, który opowiada pewne zjawisko. Rozumiesz? Opowiadasz pewne zjawisko duchowe. Pamiętajcie, Biblia to nie jest książka naukowa, to nie jest książka astronomiczna, to nie jest w ogóle chemiczna książka. Rozumiesz? W ogóle takie stwierdzenia, że mówi Biblia potwierdza naukę, nauka potwierdza Biblię. To wszystko z piekła rodem, jeden wielki syf. To syf jest wszystko. Biblia nigdy nie została stworzona po to, żeby coś potwierdzać. Rozumiecie? To jest mistrzostwo świata. Biblia to jest przekaz duchowy. Ogromna ilość rzeczy, które są opisane w Biblii, nigdy się nie wydarzyły. Nigdy. One są po to, żebyśmy zobaczyli w naszej rzeczywistości tutaj, jak wyglądają duchowe rzeczy. Bo posiadamy mózgi, rozumiecie, żyjemy na ziemi, mamy wypaczone umysły i trzeba nam to wszystko podać w ten sposób. Rozumiesz? Trzeba było nam to podać wszystko. Różne rzeczy podać nam trzeba było. I Jezus tak podawał im. Siedział z nimi i mówi, że tam człowiek z Jerozolimy do Jerycho, napadli go. W ogóle wiesz, o co chodzi. W ogóle to weź. Albo w jakimś kraju tak się działo. Skąd ten Jezus miał wiedzieć, jak się działo w jakimś kraju, ale nawet w Egipcie był. Tak jak ty byś tam pojechał, prosimy na Białoruś. I byś powiedział, a kawał świata zwiedziłem. Jezus najdalej był w Egipcie, człowiek. Weź Biblię poczytaj, nigdzie nie był dalej, rozumiesz? W ogóle greckiego nie znał. Tak? No nie znał greckiego, to w ogóle to był... Jezus to był prosty cieśla. Prosty cieśla. A on im tam opowiadał różne rzeczy, w ogóle rozumiesz? Opowiadał dlaczego, bo musiał im przekazać pewne prawdy duchowe. Prawdy. Słowo Boże mówi, że się opowiada o Jezusie. Okay? My opowiadamy o Jezusie. My tworzymy różnego rodzaju opowieści związane z prawdami duchowymi, bo my mamy je przekazać ludziom. A nie ty idziesz i mówisz, że Jezus mi papierosy zabrał. Kogo to przekona? Tak? A gość powie, ja sobie kupiłem plasterek taki w aptece. I ten plasterek założyłem i ponosiłem 2 tygodnie, też nie palę. No i co? I się wypił ci się atut z ręki, nie masz atutu. Co ty mu zrobisz? Co teraz mu powiesz, tak? Że Bóg go kocha? No proszę cię, no nie ośmieszaj się. Po 4 razy w każdą niedzielę, na każdej mszy, od rana do wieczora to mówią. Tylko to nikogo nie interesuje. Rozumiesz? Poranne, młodzieżowe, suma. Popołudniowe, non-stop. Tak? Ostatnio się dowiedziałem, że był post wielki. Środa popielkowa. Znaczy się zawsze było w środę popielkową. Wszystko jest. Bo to nie działa. Taki utwór, takie opowiadanie zawierać sobie musi proste akcje życiowe i proste analizy. Proste akcje, proste analizy. Wchodzimy w życie ludzi i ludzie zderzają się z 1000 różnych problemów. I z czym my do nich wchodzimy? Z Chrystusowością, ok? Z Chrystusowością. My wjeżdżamy w ich życie z Chrystusowością. My jesteśmy odpowiedzią na ich problemy, opowiadając im Chrystusa. Tak? Opowiadając im Chrystusa. Opowiadając im Chrystusa. I ludzie mówią, o skąd ty taki mądry jesteś? Rozumiesz? Wiecie, dlaczego Bożych ludzi uznaje się za mędrców? To znaczy, wszystkich się powinno uznawać, tak? Bo w ogóle my jesteśmy powołani na mędrców, tak? Ja wiem, że kawał Kościoła zachowuje się jak kretyni. Ja sobie z tego w ogóle zdaję sprawę, tak? Nie mam żadnych wątpliwości, że tak jest. Ale jesteśmy powołani na mędrców. Dlaczego? Bo w nas jest złożona wszelka mądrość! Wszelka mądrość! Wszelka mądrość!
Ja siedziałem po nawróceniu 3 lata i 3 miesiące w więzieniu. Ja tam doświadczałem różnych rzeczy, wiecie, przychodziły do mnie takie elementy Bożej mądrości, że ci ludzie, którzy byli we... Wiecie, mnie ludzie w ogóle słuchali w więzieniu. Ja tam kościół zbudowałem. Mieliśmy systematyczne spotkania. 2 razy w tygodniu. Ludzie tu do nas przychodzili, misjonarze z zewnątrz, to przychodzili do nas, siedzieli w ławkach. Oni przychodzili, siedzieli w ławkach, a ja głosiłem słowo. Rozumiesz? Oni przychodzili potem u siebie w kościołach, składali świadectwo, że zbudowani zostali. U nas na spotkaniach, rozumiesz? Wszystko po prostu się tam robiło. Obserwowali nas, człowieku, przez kamerę, przez te dziury, co oni tam robią, człowieku, nie? Ale ludzi, którzy byli wokół mnie, ujęła moja mądrość, rozumiecie? Mądrość. Oni przychodzili do mnie i ja dla nich byłem mędrcem w każdej dziedzinie. Ja w każdej dziedzinie byłem mędrcem. W takiej dziedzinie, w takiej, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? Ja im podawałem Chrystusowość. I ci ludzie słuchali wszystkiego, co im mówiłem. Opowiadałem o Jezusie. Opowiadałem o Jezusie. Przyszedł do celi człowiek, co miał AIDS. Wiesz, weszły takie unijne przepisy, że nie wolno osób chorych czyli nosicieli wirusa HIV, nie wolno dyskryminować i mają siedzieć w celach z innymi więźniami. Rozumiesz? Tylko taki człowiek musiał przyjść i musiał oficjalnie powiedzieć, że ma HIV. Taki jestem. I wchodzi przed człowiek i mówi, ja mam HIV, tak? Milczenie zapadło w celi. Zgadnijcie, kto ma opanować sytuację. No mędrzec. Mędrzec celoński. Ja zawsze to uznałem, że takie jest moje życie. Ja, mędrzec celoński, mam opanować sytuację. Więc co teraz robię? Chrystusowość wprowadzam. Zaczyna mi mówić, tak? Zaczyna mi mówić o uzdrowieniu z krzyża. Zaczyna mówić o tych rzeczach. O tym, że choroba to jest mała rzecz. Rozumiesz? W ogóle mówię o małości choroby. O nędzy choroby. W ogóle wiesz. Słuchajcie, ten chłopak został z nami w celi. Wszyscy się go przestali bać. On normalnie siedział, normalnie z nami jadł w ogóle przy stole. Normalnie wszystko było. Rozumiesz? Ludzie od razu, wiesz, oni słuchali tego. Dlaczego? Bo jakiś mędrzec się pojawił wśród nich. Ty jesteś takim mędrcem. Ty jesteś taką skarbnicą mądrości, jeśli opowiadasz o Chrystusie. A więc, jeżeli nie posiadamy objawienia w jakiejś dziedzinie, albo nie jesteśmy posłani z różnymi rzeczami w szczególny sposób do ludzi, to co robimy przez całe nasze życie? Opowiadamy o Chrystusie wszędzie. Wszędzie. Wszędzie opowiadamy o Chrystusie. Nie wchodzimy w system myślowy tego świata. Ten świat tak, a my o Chrystusie. Rozumiesz? W sposób bezpośredni, w sposób pośredni, poruszając różnego rodzaju mądrości chrystusowe, przekonania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O Chrystusie. Co my opowiadamy o Chrystusie? I proszę was, żebyście sobie te rzeczy zanotowali. Po pierwsze, jaki był Chrystus, jaki był, opowiadamy o Nim, jaki był. Po drugie, jak żył. Po trzecie, jak myślał. Po czwarte, jak odczuwał. Następnie, jak zachowywał się. Następnie, jak funkcjonował w relacjach. Następnie, co robił. Następnie, co lubił. Następnie, co mówił. Następnie, jak reagował. Potem, w co i jak wierzył. Następnie, jakie miał zdanie w poszczególnych tematach.
następnie jak spędzał czas. Następnie jakie miał priorytety. Następnie co go śmieszyło, a co gniewało. Następnie w co się ubierał, i co preferował do jedzenia. Jak jesteś w stanie ogarnąć te 16 elementów w swoich relacjach z ludźmi, tak? To wytworzysz kulturę języka. Ja jestem tym przesiąknięty. Od rzeczy stricte duchowych po rzeczy fizyczne. Rozumiecie? Fizyczne rzeczy. Ja na przykład jak przepadałem w temat upierania się Jezusa, rozumiesz? To we mnie się narysowały pewne rzeczy od razu. Tak? W ogóle, czy na przykład wiecie, ja mam tylko tę jedną rzecz, powiedzmy, takie elementy wam pokażę. Czy na przykład zauważyliście to, że w ogóle Jezus całym sobą coś prezentował? Zgadzacie się ze mną? Całym sobą. A więc również ubranie na przykład. Tak? Ubranie Jezusa, rzuca nam tylko taką myśl. Było tak wartościową rzeczą, tak, że czterech rzymskich żołnierzy, tak, rzucało losy, a każdy z nich miał naprawdę dobrą pensję. Rzucało losy, aby wziąć jego ubranie. Zgadnijcie, jak on musiał się nosić. Czy dobrze, czy źle? Czy wyglądał jak dziad? Czy wyglądał dobrze? To rozumiecie, na czym rzecz polega? Zobaczcie, to jest bardzo ważna sprawa. Inna rzecz. Rozumiesz? Inna rzecz. Co Jezus lubił? Jakie On rzeczy lubił? Zobaczcie, czy Jezus na przykład, zastanowiliście się na tym, regularnie jadał? Poczytaj dokładnie Biblię. Na przykład zobacz takie rzeczy. Jakie miał podejście do różnych spraw? Czy wy wiecie, że oni systematycznie, codziennie, za wyjątkiem postów, mieli regularne posiłki? Jezus w nich uczestniczył na przykład. Ja chcę wam pokazać w ogóle te rzeczy takie bardzo cielesne nawet, nie? Ale to są wszystko składowe. Składowe. Opowiadamy o Chrystusie. Opowiadamy. Ale żeby o Nim opowiadać, my musimy zgłębiać Chrystusa. Żeby rozmawiać o Chrystusie, musimy zgłębiać Chrystusa. Chrześcijanie się ograniczyli do pewnych poglądów. Do pewnych ogólnych poglądów. Ale Jezus to nie są tylko Jego poglądy. Jezus to jest na przykład gniew okazywany. Na przykład. Tak? Ja nie widziałem, żeby Jezus, w ogóle widzieliście, żeby Jezus Boga przepraszał za coś. Nie? Nie przepraszał, prawda? No bo Jezus nie zgrzeszył, zgadza się? Nigdy. Czy Jezus zgrzeszył chociaż raz? Nigdy. A więc mamy taką pewność, że wszystko, co Jezus myślał, tak, robił, tworzył, to jest prawidłowe. To w ogóle prawidłowa rzecz. Każda Jego koncepcja była prawidłowa. Każda Jego koncepcja. Czy Jezus prowokował, czy nie? Amen. Jezus był prowokacyjny. Rozumiecie? Czy wiesz, że religia na przykład będzie do ciebie mówiła, ty nie bądź prowokacyjny. Ty nie możesz być prowokacyjny. Bo jak ty będziesz prowokacyjny, to ty będziesz na siebie zwracał uwagę. A teraz posłuchaj. Jezus był prowokacyjny. Tak? Wiecie, dlaczego Jezus był prowokacyjny? Bo Bóg jest prowokacyjny. Ludzie, wystarczy, że się rozejrzycie dookoła. Gdyby Bóg nie był prowokacyjny, to by nie stworzył tylu rzeczy. Na przykład, gdyby Bóg nie był prowokacyjny, to nie dałby 13-14-latkom możliwości zapłodniania i rodzenia dzieci. Jest prowokacja? Jest. Bardzo duża prowokacja. Jak można komuś dać zdolność rozmnażania się przed zdolnością dojrzałości psychicznej?
mi nie powie, że 13-letnie dzieci są dojrzałe psychicznie. No nie są, prawda? A zaczyna się u nich możliwość na przykład rozmnażania. Dlaczego taka rzecz w ogóle jest? Bo Bóg jest prowokacyjny. Bo robi takie rzeczy różne właśnie. I my musimy zacząć oglądać Chrystusowość i opowiadać Chrystusa. Chrystusa się opowiada. Musicie całą waszą kulturę mówienia przełożyć na opowiadanie o Chrystusie. I oczywiście wiedz jedno, że to, co będziesz opowiadał, zawsze będzie sprawdzane z twoim zachowaniem. Bo nikt nie od ciebie nie przyjmie niczego, jeżeli nie będzie widział tego u ciebie w życiu. Rozumiesz, o co chodzi? Nie opowiesz o Chrystusie nic, choćby nie wiem, jak kolorową fabułę stworzył, jeśli ona nie będzie zawierała w sobie twojego życia, jeżeli chodzi o twój wizerunek, nie? W ogóle nie ma szans. To leżysz i kwiczysz, bo każdy ciebie śmieje. Wiesz, o co chodzi? Każdy ciebie śmieje. Ale chcę, żebyś zrozumiał, jak ty nie masz objawienia, co masz gdzie powiedzieć, to opowiadaj o Chrystusie. Opowiadaj o Nim. Opowiadaj o Nim. Ubieraj to w odpowiednią fabułę. Tak? Nie bój się fabularyzować tych rzeczy. To jest dokument fabularyzowany, Ewangelia. Rozumiecie, co to jest Ewangelia? Dokument fabularyzowany. Tak? Potwierdzony czym? Mocą! Dokument fabularyzowany, potwierdzony mocą. To jest Ewangelia. Ewangelia to nie jest wyjście i powiedzenie, tak, jakiejś suchej informacji, gdzieś tam z Biblii zaczerpniętej. Ewangelia najpierw przechodzi przez twoją osobowość, a dopiero później, tak, za pomocą twojej osobowości uwalnia się na zewnątrz. Krótko powiedziawszy, jak ja jestem pełen Chrystusa, okej? Okay, tak będzie moje kazanie wyglądało, tak? Tylko i wyłącznie. Chcę, żebyś użył... To, co powiedział w ogóle Michał dzisiaj, to w ogóle to jest ważna rzecz. On ma objawienie konia, co coś tam... Nie wiem, co robił ten koń. Pił! Koń pił. I teraz masz konia. Jest telewizyjny. No i co? No to konia. Robimy konia. Ktoś powie, to nie jest duchowe. Co ty w ogóle wiesz o duchowości? Co ty w ogóle do mnie rozmawiasz? Co ty wiesz o duchowości w ogóle? No bo duchowe to jest takie, ja mówię, no właśnie jakie, bo jestem ciekawy. Tak jakby ktoś powiedział, narysuj Ducha Świętego. Proszę, narysujmy Ducha Świętego. I ludzie rysują gołąbka, a po prostu kartkę oddają, bo to jest Duch Święty. Czy w ogóle wiecie, że Duch Święty przejawia się tylko i wyłącznie przez fizyczność? Słyszeliście o tym? Bo mamy, okazuje się, fizyczne ciało. Jak chcesz sobie to udowodnić na pewno, rozumiesz, czy masz fizyczne ciało, tak? To się w ogóle uderz pięścią w twarz. Ducha nie boli. Duch się przejawia tylko przez ciało. I teraz, żeby ten człowiek mógł załapać rzecz duchową, tak? To było i haha. Czy tam coś innego, już ja nie wiem, bo było głośno. Ale teraz i on wchodzi głębiej i przychodzi informacja, znaczy przychodzi pragnienie serca, Panie, ja chcę poczuć się jak w niebie, tak? I teraz Duch Święty do niego mówi, to uwierz, no dobrze, uwierzył. I on tam wchodzi, tak? I mówi, ale jak to teraz to niebo ma wyglądać? No to wykreuj, do niego mówi, no, słuchaj, to jest szok w trampkach. I teraz ktoś spojrzy z boku i ty sobie to wszystko wymyśliłeś. Nie, on sobie tego nie wymyślił. On użył systemu psychofizycznego, tak? Aby wejść w głębokie parametry duchowości. To tak działa. Bo Bóg, Słowo Boże, jest mędrze niż mądrość tego świata. I opowiadanie o Chrystusie, tak? Da ci dużo, dużo więcej, niż tak, jak będziesz się spinał na teologicznych wykładach. Jak ja tutaj mam komuś coś wyłożyć? Rozumiesz? Posłuchaj, dam ci przykład. Głupstwo Boże jest mędrze niż mądrość tego świata. Zgadzacie się ze mną? Co to jest głupstwo Boże? W ogóle to jest taka ciekawa. Co to jest głupstwo Boże? Bo to definicja głupstwa Bożego. To jest to coś, co w ogóle jakoś nie ma się, jakoś ma się nijak do mądrości tego świata. I mądrość tego świata na przykład mówi o tym, żeby być takim wobec drugiego człowieka sympatycznym, kontaktowym, jeżeli chcemy mu coś przekazać, no bo to patrzymy mu w oczy, tego się uczy w szkołach, bo odpowiednią postawę przybieramy, jakąś taką, wiesz, nie taką, bo to wiesz, różne, tylko my stajemy w odpowiedniej odległości, mówimy, tak? Mówimy.
I to wydawałoby się, że my Mu coś tutaj przekażemy. Ale słyszeliście, opowiadałem Wam. Miałem przykład, że człowiek mnie zasypywał pytaniami i tu się tutaj mówi, pokaż mu język i pruknij na niego i powiedz mu w innych językach coś i koniec. Zaraz to sprawa. Więc powiedziałem, jak pokazałem mu język, nie, ale rozumiesz? A potem powiedziałem coś w innych językach i facet w ogóle wstał. Wstał, odszedł ode mnie. Aha, a na końcu jak podchodził, to ja jeszcze prorostwo dostałem, prorostwo do niego. Przecież ja mogłem z nim prowadzić tysiące rozmów różnych teologicznych. Ty, powiedziałem do niego te prorostwo, gość w ogóle wyszedł, on wyszedł, a jest napisany błogosławiony, tu się mną nie zgorszy. A mieszka we mnie Chrystus. Wam się padać się zgorszył, no, zgorszył się, ale najlepszy numer jest taki, rozumiem, jaki Bóg jest miłosierny, ponieważ gość wychodzi, mimo że się zgorszył właśnie tutaj, no, tak, Chrystusem we mnie, wychodzi tam taki starszy, dystyngowany pan, mniej więcej w jego wieku i w jego wyglądzie, mówi, przepraszam pana, jeżeli mogę, i powtórzył moje prorostwo, którego on nie słyszał. Ty, facet zmiażdżony przez Boga. Zmiażdżony. Rozumiesz? Opowiadaj Chrystusa we wszelaki sposób. Nie bój się tego zabarwić swoim życiem. Nie bój się tego zrobić. Bądź Żydem nareszcie. Rozumiesz? W ogóle daj się obrzezać. I tak, żydowska krew z tobie płynie. Rozumiesz? Przestań tą myśl grecką mieć ciągle. W tym porozumieniu traktatowym, pro ciebie, trzy zasady przyjścia do nieba, pro ciebie, pięć zasad wytrzymania, pro ciebie, osiem zasad, jak macie diabeł nie dojechać. Rozumiesz, o co chodzi? To nie tak działa. Opowiadaj o Chrystusie. Opowiadaj o Nim. Opowiadaj. Wplataj swoje przeżycia w Chrystusowość. Rozumiesz? Wplataj Chrystusowe przeżycia w swoje życie. Nie bój się mówić o rzeczach, które przeżywasz, a których nie jesteś pewny intelektualnie do końca. Ty wiecie, ile ja jestem rzeczy niepewny intelektualnie? Przecież ja mówię do ludzi rzeczy, na które ja nie mam dowodów. Rozumiesz? To w ogóle ja mówię do ludzi rzeczy, że nie, a nie mam dowodów na to. I w ogóle liczę cały czas, że ktoś uwierzy w to, co mówię, się mną nie zgorszy, no. Cały czas tak liczę, że w ogóle będą jacyś ludzie wokół mnie, którzy będą mnie słuchać będą. Rozumiesz? Tak jak jest... To przecież ktoś powiedział, a ty masz jakąś podstawę do tego? Ja mówię, żadnej. No tylko opowiadam ludziom jakieś przeżycia, na które żadnych dowodów nie posiadam. Na przykład. I wiecie, na co liczę? Że ktoś to przyjmie, tak? I to coś zadziała w nim. Kurczę. Dlatego Święty Paweł mówi, to wy jesteście koroną moją, czyli dowodem na to, że ja dostanę nagrodę kiedyś. Przecież Paweł był niepewny rzeczy, które mówił. A jak tu być pewnym intelektualnie? No jak tu być pewnym? Pewność wiary, tak, ale niepewność intelektualna. Kurczę. A jak ja mam dowód, że Michał Konia tam? Znaczy, rozumiesz? Konia? Poproszę cię. No my nie mamy żadnych dowodów, tak? Jakie ja mam dowody na to, że ja Cię widziałem, że Ciebie slopisker spadający stamtąd? Tak? I że tu Boży aniołowie właśnie zeszli, żeby ludzi wspomagać, bo teraz jest trudniejszy czas. A skąd ja? Jakie ja mam na to dowody? Żadnych nie mam dowodów, ale ja opowiadam jakąś Chrystusowość, tak? Dzielę się tym. Proszę Cię, zrób te rzeczy. Wprowadź to w kulturę swojego życia. Przerób te rzeczy. Pozwól. Przesłuchaj tego kazania jeszcze kilkakrotnie, to jest bardzo ważna sprawa. Opowiadaj o Chrystusie. Tak? Rób narrację. Wstańmy proszę. Drogi Ojcze, ja modlę Cię teraz, dziękuję za to, że Ty jesteś Bogiem życia. Niech Twoje życie teraz płynie w ludziach, Ojcze. Niech to Słowo, Ojcze, przenika ich, Ojcze. Ja modlę się teraz o całą kulturę wypowiedzi u ludzi. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa, Ojcze, aby ludzie, Ojcze, opowiadali o Jezusie Chrystusie. Aby opowiadali o wszystkim, Ojcze. Aby jako narratorzy duchowi stawali i po prostu mówili rzeczy. Ojcze, ja modlę się, aby byli, Ojcze, tej żydowskiej myśli, Ojcze. Ja przeklinam w imieniu Jezusa teraz tą krecką myśl w imieniu Jezusa. I ja ustanawiam w imieniu Jezusa, że ludzie będą opowiadać o Jezusie Chrystusie. Ojcze, dziękuję Tobie, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.